W pierwszym podpaleniu płonęły śmieci podrzucone na klatkę tej kamienicy. Kolejne cztery pożary wybuchły w ubiegłym roku. Teraz strażacy interweniowali już cztery razy. Każdy pożar z definicji jest groźny, natomiast na miejscu okazywało się, że no są to najczęściej śmieci podpalone w pobliżu komórek, w pobliżu drzwi do komórek. Na klatce panowało zadymienie. I klatka się paliła, i drzewa się paliły na podwórku, i komórki sąsiadów się paliły. No i w końcu poszedł licznik elektryczny, podpalony został. Klatka była po remoncie przecież, mieliśmy ją remontowaną. No tutaj zdjęli, nie wiem, czy to strażacy zdjęli, czy to elektrownia zdjęła, no. To wszystko się kopciło i smażyło. Strażacy zamontowali na korytarzu czujki czadu. Podczas jednej z interwencji okazało się, że jedna z czujek jest uszkodzona. Prawdopodobnie została celowo uszkodzona, żeby nie sygnalizowała o tym, że w pomieszczeniu panuje zadymienie. Prowadzone przez policjantów działania zarówno o charakterze wykrywczym, jak i prewencyjnym doprowadziły do zatrzymania 22-letniej mieszkanki tej kamienicy. Kobieta po zatrzymaniu usłyszała zarzuty związane ze zniszczeniem mienia, jak również narażeniem na utratę życia bądź zdrowia mieszkańców tej kamienicy. Aspekt moralny i ocena tego, co zrobiła, jest oczywiście naganny. Swoim działaniem naraziła życie i zdrowie wielu osób, które z nią wspólnie zamieszkiwały. Żaden konflikt, nawet bardzo poważny konflikt okołosąsiedzki, nie powinien generować takich postępowań. 22-latce grozi do 12 lat więzienia.